Szanowni Państwo, w związku ze specyficzną sytuacją spowodowaną pandemią postanowiliśmy powrócić do czasów, gdy nasze życie toczyło się normalnie. Mamy nadzieję, że chwila wspomnień sprawi Państwu nieco radości w tej trudnej dla nas wszystkich rzeczywistości. Redakcja Beskid News. Zakończyła się 18. edycja Festiwalu Kompozytorów Polskich imienia profesora Henryka Mikołaja Góreckiego, podczas której uczczono 80. rocznicę urodzin patrona, a także 100. rocznicę urodzin Witolda Lutosławskiego oraz 80. rocznicę urodzin Krzysztofa Pendereckiego. Uroczystego otwarcia Festiwalu Kompozytorów Polskich tradycyjnie już dokonał prezydent miasta Jacek Krywy. Szanowni Państwo, 17. Festiwal Kompozytorów Polskich imienia profesora Henryka Mikołaja Góreckiego uważam za otwarty. Dziękuję. Podczas koncertu inauguracyjnego melomani zgromadzeni w Domu Muzyki wysłuchali kompozycji patrona festiwalu w wykonaniu orkiestry i chóru Filharmonii Śląskiej oraz solistów. Muzyczna uczta rozpoczęła się od koncerto kantata na flet solo i orkiestrę znakomicie wykonane przez Amerykankę Carol Vincent. Na zakończenie wieczoru rozbrzmiała monumentalna druga symfonia kopernikowska z udziałem solistów Iwony Hossy oraz Adama Kruszewskiego. Października w sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych odbył się koncert z okazji 100. rocznicy urodzin Witolda Lutosławskiego. Koncert był efektem projektu, w którym brało udział 100 młodych muzyków ze szkół województwa śląskiego. Śląska Młodzieżowa Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją Wojciecha Michniewskiego wykonała 3 utwory mistrza. Muzykę żałobną, koncert wiolonczelowy, w którym partie solowe zagrał utalentowany wiolonczelista Marcin Zdulik. Ostatnim utworem była symfonia numer 4. Festiwal zakończył koncert z okazji 80. rocznicy urodzin Krzysztofa Pendereckiego. Kościół w Aleksandrowicach tradycyjnie wypełnił się po brzegi, a wśród zebranych wyczuwało się atmosferę wielkiego wydarzenia. Wszystko to było spowodowane tym, że jubilat osobiście poprowadził orkiestrę, która wykonała jego najznamienitsze dzieło. Najpierw jednak zabrzmiała Missa Brevis w brawurowym wykonaniu chóru Filharmonii Krakowskiej. Wykonanie dzieła Te Deum, dedykowanego papieżowi Janowi Pawłowi II. Jak podkreśla kompozytor, pierwsze nuty zostały zapisane w dniu wyboru kardynała Wojtyły na papieża. Jubilat został także uhonorowany przez senatora RP Rafała Muchackiego i posła na Sejm RP Stanisława Szweda nagrodą Patrimonium Crucis, przyznaną przez kapitułę Stowarzyszenia Evangelium Vitae. Na zakończenie prezydent miasta ogłosił bohaterów kolejnej, 19. już edycji festiwalu, na którą serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników muzyki.